Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie, ale uwaga, nie słuchawek dla graczy, lecz słuchawek muzycznych. Prosiliście mnie o testy także takich słuchawek. Postarałem się, załatwiłem kilka bardzo fajnych modeli i będziemy je testować w najbliższym czasie. Na pierwszy ogień idą już legendarne Sennheisery HD 201. Model wcale nie nowy, popularny na rynku, ale prosiliście mnie o sprawdzenie jego, przetestowanie i wyrażenie swojej opinii. Dlatego te słuchaweczki będę teraz rozpakowywał. Dowiemy się o nich troszeczkę więcej. Powiem Wam, że są to słuchawki, które są na każdą kieszeń, ponieważ kupić je można już za jakieś 70 zł, czyli bardzo mało, jak na słuchawki muzyczne o bardzo dobrych parametrach, które są już faktycznie legendarne, ponieważ bardzo dużo osób je ma, bardzo dużo osób je sobie chwali, szczególnie w takiej cenie. Tak więc rzućmy okiem na kartonik. Mamy tutaj obrazek z tymi słuchawkami, mamy także informację, iż użyjemy ich także przy urządzeniach Apple, czyli iPodach. Oczywiście nie ma problemu też z Androidem, ze smartfonami. Informacja, że są to słuchawki w układzie zamkniętym, dające nam potężny bas i dźwięk stereo. Z boku kartonika mamy takie krótkie specyfikacje: jack 3,5 mm, słuchawki blisko przylegające do głowy oraz przejściówka z małego jacka na dużego jacka. Z drugiej strony też taka krótka informacja i z tyłu, moi drodzy, mamy troszeczkę więcej. Informacje marketingowe, czyli potężny dźwięk stereo z bardzo dobrym basem. Zwarta obudowa przylegająca do głowy, eleganckie wykończenia, konstrukcja wytrzymała, lecz lekka i wysokiej jakości nauszniki ze skóry. Na dole mamy też rzecz w sumie najważniejszą, czyli parametry techniczne. Tutaj mamy, moi drodzy, pasmo przenoszenia. Jest to od 21 Hz do 18 000 Hz. Impedancja wynosi natomiast 24 ohmy. Tutaj mamy poziom zniekształceń około 100 dB 1 kHz i dynamika słuchawek jakieś 108 dB, a także waga przybliżona 165 g, czyli naprawdę bardzo mało. Kabelek mamy 3-metrowy. No cóż, informacje z pudełka już znamy, natomiast teraz zajrzyjmy sobie do środka. I okej, słuchawki są zabezpieczone tylko w taki sposób, ale myślę, że nie potrzebują niczego więcej. Dobrze. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to ta przejściówka, oczywiście pozłacana wysokiej jakości. Do czego przejściówka? Tutaj mamy też pozłacanego mini jacka, czyli standardowy wtyk do komputera, do smartfona i tak dalej. Teraz jeśli mamy w domu jakiś amplituner, wzmacniacz ze stawki nadomowego, wtedy możemy sobie zastosować tą przejściówkę i podłączyć te słuchawki tak, żeby po prostu na przykład oglądać sobie telewizję czy słuchać muzyki poprzez te słuchawki. Mała rzecz, ale przydatna. Kabelek, jak widzicie, wychodzi z obu słuchawek w tym przypadku, natomiast kabel jest płaski, taki nie plączący się, no i sam wtyk wydaje się być wysokiej jakości. 3 metry kabla, w zupełności wystarczająca ilość. Natomiast tak, biorę te słuchawki do ręki i powiem Wam, że pod względem wagi jest naprawdę świetnie, są leciutkie. Powiedziałbym chyba, że ważą nawet mniej niż chociażby Steel Siberia V2, które są jednymi z najwygodniejszych i najlżejszych słuchawek, jakie miałem okazję testować. No i dobrze, po kolei. Pałąk górny, cały z plastiku, jest dość elastyczny, ale wydaje się też przez to w miarę wytrzymały. Mamy logo Sennheisera. Jak widzicie, ten pałąk jest tak delikatnie pościnany, co nadaje mu fajnego, eleganckiego wyglądu. Tutaj we wnętrzu mamy całkiem miękką poduszeczkę obszytą skórą. Ruchomość nauszników w takim zakresie oraz też wychylają nam się w ten sposób. Regulacja. Regulacja jest na plastikowej prowadnicy, no za tą cenę nie ma co się spodziewać cudów. Jak jest z tą regulacją, mam nadzieję, że jest w miarę wytrzymała. No niestety co plastik to plastik, ale myślę, że będzie dobrze. Mamy oznaczenie modelu HD201, słuchawka lewa, słuchawka prawa. Tutaj wykończenie, no cóż, jest to plastik, wydaje się być wysokiej jakości i myślę, że również w tym przedziale cenowym nie ma do czego się przyczepić. Fajnie, że mamy to wszystko matowe, mamy logo Sennheisera, czyli taki znak rozpoznawczy. Jak mamy te słuchawki z daleka, widać, że to właśnie ta firma. No i od środka, moi drodzy, mamy tutaj naprawdę duże przestrzenie. Myślę, że całe uszy będą zakryte bez problemu. jak widzicie wyścielone jest to mięciutką gąbeczką, która nie jest to prawda zbyt gruba, ale biorąc pod uwagę fakt, że ucho zmieści się w środku, nie musi być wcale gruba, za to jest miękka, no i jak widzicie całkiem fajnie to wygląda. No cóż, to by było na tyle jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenia, o wygląd tych słuchawek. W pełnej recenzji dowiecie się przede wszystkim moich wrażeń, co o nich sądzę, jak grają według mnie. Też przetestujemy przy okazji w grach, bo dlaczego nie? Skoro te słuchawki mają tak dobre parametry, powinny być dobre do wszelkich zastosowań. No cóż, ja zabieram się za testy, póki co to na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!